Szanowni Państwo, witamy w kolejnym odcinku nowego już sezonu programu Ludzie Gór Olbrzymich. Jest ze mną Kamil Kolman. A ze mną Jordan Plis. Nasza gościni przyjechała do nas z niedalekich okolic, bo ze Złotoryi. Jest z nami pani doktor Karolina Rybicka. Witam. Karolinę znamy tutaj z Kamilem, jakby chyba nasza znajomość z Karoliną rozpoczęła się, można powiedzieć, na Instagramie. Tak, jak wiele innych znajomości dzisiaj. Dokładnie. Karolina prowadzi profil Archiwalny Dolny Śląsk i wyobraźcie sobie Państwo, że jak do niej napisałem, czy nas odwiedzi, to Karolina powiedziała, że lubi kotki i że jeśli chcemy, to owszem, przyjedzie i możemy o tym porozmawiać. Poza tym jest nudziarą, więc my jakby z Kamilem wyszliśmy naprzeciw. To jej własna opinia, tak? To nie jest nasz wniosek. Tak, i my wyszliśmy z Kamilem naprzeciw jakby temu stwierdzeniu, że jest nudziarą i lubi kotki i chcemy Państwu... Kotki lubię, tutaj nudziarę, tutaj nie podważam, ale lubię kotki, naprawdę, podkreślam. I teraz dajemy widzom 30 sekund na odpalenie Instagrama znaleźć. Tak, Archiwalny Dolny Śląsk. I udowodnimy Wam w 30 minut, że Karolina wcale nie jest nudziarą. Ale nadal lubi kotki. Ale lubi kotki, więc... Możemy zaczynać. Oddaję głos tutaj do studia Kamilowi. Dziękuję bardzo. Dobrze, zaczniemy. Jest taki popularny format pytania w internecie. Wyjaśnij mi, jakbym miał 5 lat. No to wyjaśnij nam i naszym widzom, jakbyśmy mieli 5 lat, dlaczego warto interesować się historią. Historią warto się interesować dlatego, że na Dolnym Śląsku ciągle czeka wiele tajemnic do odkrycia. Tu nie jest tak, że wyczerpujemy jakąś pulę, jeżeli poznamy jakąś historię i powiedzmy dochodzimy do ściany, zawsze możemy spojrzeć w prawo, w lewo i zawsze łypie coś tam z tego rogu na nas i mówi chodź tutaj, chodź, poznaj moją tajemnicę. Na Dolnym Śląsku każdy znajdzie coś dla siebie, od amatorów choćby kanibalizmu, po wielbicieli pałaców, czy kopalń, albo różnych, powiedzmy, takich tajemnic magicznych, bo też były procesy o czarostwo. No tutaj, idąc troszeczkę dalej tym tropem procesów o czarostwo, ludzie również kradli fragmenty ciał dawnych skazańców i przygotowywali z nich różne medykamenty, czy magiczne specyfiki. Więc choćby nawet z tego powodu warto tą historię Dolnego Śląska odkrywać, bo często też nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak fantastyczne wydarzenia, ale też intrygujące, działy się w tych takich małych naszych miejscowościach. Nie mówimy tutaj o Wrocławiu, Legnicy, o takich tych powiedzmy dużych aglomeracjach, ale też o wsiach i mniejszych miasteczkach, bo tam naprawdę wiele rzeczy czeka do odkrycia. No i po prostu tylko musimy mieć czas i sięgnąć po tą wiedzę, bo to naprawdę dzisiaj jest bardzo dostępne, bardzo łatwe do poszukiwania i nic, po prostu czas start. Bo jakby twoja, Karolina, jakby kariera, którą my mogliśmy śledzić, można powiedzieć, rozpoczęła się właśnie na Instagramie. Powtarzam kolejny raz, Archiwalny Dolny Śląsk. Lokowanie produktów. Zostawcie followka i serduszko. Więc zanim Państwo znajdziecie sobie to na Instagramie, a Mateusz uruchomi nam tutaj klimatyzację, bo zaraz się ugotujemy, jest włączona, dobrze, Mateusz włączy klimatyzację, a my kontynuujemy rozmowę, to jakby na początku tam na Instagramie wrzucałeś tylko pocztówki stare, autostrada A4, tak. Jakieś stare pałace, stare drogi, Kotlina Jeleniogórska i nie tylko, Kotlina Kłodzka i tak dalej. Ale wraz z biegiem czasu to wszystko ewoluowało, zaczęły tam się pojawiać historie, obrazki, filmiki, później pojawił się e-book i powiedz mi, czy ten Instagram jakby ewoluował razem z tobą i z twoją z twoją też edukacją, bo ja na początku powiedziałem nie bez przyczyny, że jesteś panią doktor, to może też powiesz coś w tym temacie, czego jesteś panią doktor, co robisz na co dzień i skąd pomysł na ten Instagram, tak? Czy to jest powiązane? Na pewno nie jestem prawdziwym doktorem, który wypisze zwolnienia i recepty, więc... Drodzy widzowie, nie piszcie do mnie w tej sprawie, nie bo ma niestety zwolnienia od historii. Jedyne recepty, jakie mogę wypisać, to tylko na chipsy i łakocie i inne smakowite rzeczy. Skąd się wziął ten pomysł? Generalnie od ponad 10 lat badawczo zajmuję się historią Starego Zagłębia Miedziowego i powszechnie górnictwa rudy miedzi. Ten Instagram powstał jeszcze w czasie pandemii, czyli to był 2021, o ile dobrze pamiętam. Na początku to gdzieś były takie, właśnie tak jak Jordan wspomniał, pocztówki, zdjęcia, jakiś taki bardzo, bardzo, powiedziałabym, skąpy opis. Ale z czasem to ewoluowało, bo przyznam, że zaczęło mi brakować w tym całym takim trybie naukowym pisania artykułów, książek, brania udziału w konferencjach, prezentowania tej historii w taki bardzo przystępny sposób, bo wiadomo, jakby szykowanie treści naukowych rządzi się swoimi prawami, a przygotowywanie takich tekstów popularno-naukowych jest dużo bardziej
Stwarza inaczej, stwarza o wiele więcej możliwości takiego prezentowania w przystępny sposób odbiorcy, a wydaje mi się, że historia może zaciekawić każdego, tylko musi być zaserwowana właśnie w taki bardzo prosty, ale też intrygujący sposób. Czyli chcesz nam powiedzieć, że niektóre muzea, które opowiadają o historii, przedstawiają to jeszcze w jakiś stary sposób i jest to po prostu nudne, a ty chciałeś to zrobić w jakiś taki inny, troszkę nowoczesny, tak? Ja chciałam po prostu pokazać, że historia jest dla każdego i pokazać, że ta historia regionalna naprawdę może być ciekawa, bo często gdzieś, powiedzmy, znamy tą historię wielką. Tak, tutaj powiedzmy Bitwa pod Grunwaldem, rozbiory Polski, gdzieś powiedzmy każdy z nas te daty zna, ale nie znamy tej historii lokalnej i wydaje mi się, że ta historia lokalna jeszcze kilka lat temu była traktowana bardzo po macoszemu. Że wiadomo, że gdzieś tam była, coś nam dzwoniło, ale w sumie no, nie wiedzieliśmy do końca, o co chodzi. Ale zauważyłam, że od kilku lat gdzieś ta historia wybija się na powierzchnię i to jest moja opinia, wydaje mi się, że jest o wiele bardziej ciekawsza niż ta taka historia. Co sądzisz, Kamil, powszechna. Jak śledzisz, przerwę tobie, przepraszam, jak śledzisz Karoliny Instagrama, to myślisz, że te historie podane są właśnie w taki sposób przystępny? Tak, ja w ogóle uważam, że tak powinniśmy mówić w odniesieniu do rzeczy. Ta historia, o której powinniśmy mówić, czy może o której lepiej się mówi, to właśnie w odniesieniu do punktów i miejsc, które znamy, do ludzi, no których znamy, to zupełnie zmienia postać rzeczy. Ja tak zawsze, ja tylko sobie tak wtrącę, że ja jakby najbardziej w swoim całym życiu uważałem się właśnie za patriotę jakby lokalnego, takiego bardziej... Takiego ultralokalnego. Jesteśmy wszyscy tutaj patriotami lokalnymi, ale, bo ja też. Ale wiecie, co chcę powiedzieć, że właśnie jakby najbardziej z tej całej historii interesowała mnie historia miejsca, gdzie mieszkam. A teraz mam tak, że interesuje mnie na przykład historia miejsca, dokąd jadę. Czy jak jadę gdzieś tam w Pieniny, czy jadę na Podlasie, czy jadę na Suwalszczyznę, to mnie interesują jakby miejsca, w których będę. Czyli też jesteś takie też odkrywcą historii. Można powiedzieć, ale właśnie te historie takie lokalne i podane w taki przystępny sposób, o jakich opowiada Karolina, bo na pewno jak byliście w gimnazjum, a może niektórzy nie byli w gimnazjum, ja byłem. Ja też byłam. Ty też byliście, to jeździliście do muzeów, no to wiadomo, że człowiek się nudzi w takim muzeum, bo tam w tych starszych, jak my byliśmy, wiadomo, troszeczkę młodsi, to ta historia była tam podana w taki sposób, że wiesz, przeczytałaś, okej, okay, no, odbębnione. I nikt ci nie powiedział, że kiedyś ludzie rabowali ręce z grobów. Tak, na przykład. To pewnie by bardziej zainteresowało. Ale też byliście na pewno w Görlitz w tym muzeum i ja uważam, że to muzeum i historia śląska, która jest tam opowiedziana, i jak ja tam wszedłem, nie wiem, na te półtorej godziny, to więcej się dowiedziałem niż w liceum na lekcjach historii, bo tam jest właśnie wszystko przedstawione w taki sposób prosty, łatwy. Znaczy, ja to wszystko zapamiętałem, właśnie, że wszystko się układało. Tak, tak jak mówisz, bo jakby te treści powinny być dostosowane dla odbiorcy. Bo dokładnie. Bo wiadomo, no nie każdy ma jakieś tam zaplecze z wiedzy, nie każdy musi wszystko wiedzieć. No wiadomo, jak ktoś jest takim lokalnym patriotą, no gdzieś tam wiele rzeczy wie, ale taki zwykły człowiek, który chciałby gdzieś przyjeżdżać na Dolny Śląsk i chciałby poznać jego historię. On nie ma takiego zaplecza i też czasami po prostu nawet nie pomyśli o tym, żeby sobie gdzieś tam coś wyszukać, doczytać, a jeżeli ta historia jest zaserwowana właśnie, powiedzmy, jest delikatne tło zrobione, ale gdzieś zmierzamy po prostu od ogółu do szczegółu, to może naprawdę zainteresować osobę, która nawet nie jest z Dolnego Śląska i też stanie się takim lokalnym patriotą, przez to, że pozna tą naszą fantastyczną historię naszego fantastycznego regionu. No to, że ta historia jest bogata, na przykład Montesquieu już powiedział, że szczęśliwe narody, których historia jest nudna. No i historia Dolnego Śląska chyba w ogóle nie jest nudna. Wnoszę z tego, że mieszkańcy Dolnego Śląska nie zawsze mieli łatwo. Ale powiedz mi, bo tak jak opowiadasz o tym, o swoich odkryciach, o tym, że zgłębiasz te rzeczy, jesteś jak archeolog, trochę jak Indiana Jones. I tak, taką mam, ale nie mam artefaktów, bo nie wynoszę żadnych rzeczy z archiwów ani bibliotek. Jeszcze. To było na potrzeby wywiadu. Ale powiedz mi, kiedy tak się zagłębiasz, mam takie skojarzenie w nowym filmie Alicja Rohrwacher. Film nazywa się La Chimera. To jest film, który opowiada o ludziach zgłębiających historię, ale też poszukujących właśnie skarbów i artefaktów. I oni trochę tak jak my tutaj na Dolnym Śląsku, funkcjonują na ruinach niejako poprzedniej cywilizacji, prawda? Tak, my wiemy, że to nie jest teren, który od lat należał do naszych rodzin. No my jesteśmy tylko tymi gośćmi, odpowiedzmy, no tych kilku dekad. No ale tam w filmie głównego bohatera, który dokonuje tych poszukiwań, spotyka pewna kara, bo niektóre tajemnice chcą być zapomniane, niektóre przejścia chcą być zamknięte, zatrzaśnięte i mają nie być otwarte. Czy jest coś takiego w twoim środowisku, czy w twojej pracy, że zdajesz sobie sprawę, bo nie wiem, przepraszam, masz respekt jakiś do tajemnic, które mają nie zostać odkryte? Znaczy, przyznam, że tak, respektu nie mam, bo ja uwielbiam szukać i szperać w archiwach i bibliotekach, więc ja jeżeli trafię na coś, to będę szukać do momentu, kiedy dojdę do ściany.
Czasami nawet kończyło się to łzami. Tu może wtrącę anegdotę jeszcze z czasów, kiedy pisałam doktorat, bo generalnie praca dotyczyła pewnego górniczo-hutniczego koncernu, który powstał tutaj we Wrocławiu na początku XVIII wieku. No i ja w swojej pracy przygotowywałam dosyć obszerne statystyki produkcyjne tego koncernu. No i w pewnym momencie natrafiłam na ścianę, bo brakowało mi dokładnych liczb produkcji kadmu tego koncernu. No i przyznam, kiedy ja to szukałam, już sporządzałam te statystyki, no to nad tą tabelką się po prostu popłakałam, dlatego że tego nie miałam. I byłam tak wkurzona, że poświęciłam tyle czasu w archiwach, przejrzałam tyle metrów akt, a ja tego nie znalazłam. A to raptem były 3 lata, bo to był ten okres, te pierwsze lata zaraz po zakończeniu I wojny światowej. Jakie było moje zaskoczenie, jak już sobie po prostu odpuściłam, pogodziłam się z tą swoją porażką, że nie będzie po prostu tego, albo wyliczę jakąś średnią na podstawie poprzednich lat. Kiedy będąc w Katowicach, zamówiłam totalnie teczkę, której tytuł nie wskazywał na to, że tam takie rzeczy mogą być, bo teczka miała tytuł chyba zdjęcia lotnicze tych zakładów, bo ten koncern akurat większość zakładów miał na Górnym Śląsku. No i między tymi fantastycznymi, czarno-białymi zdjęciami, oczywiście nad którymi się zachwycałam, trafiłam na bilanse z tych lat, których mi brakowało. I ja w pewnym momencie nie dowierzałam, że w ogóle, jak przejrzałam kolejne kartki, że są te lata, mówię, jest ten kadm, a tak wtrącę, że jakby ten kadm to raptem było około chyba 300-400 kg rocznie, gdzie porównując produkcję powiedzmy rud cynku i ołowiu, która była na poziomie milionów ton, więc to jakby była znikoma produkcja, która jakby w całym profilu działalności nie była filarem tego koncernu. Ja po prostu się popłakałam. Siedząc nad tymi teczkami, zaczęłam płakać, na co pani, która mi te akta wydawała, podchodzi, przepraszam, czy coś się stało? Ja mówię, wzruszyłam się. Czyli artefakt może mieć taką postać niematerialną. Tak, niematerialna i po prostu nawet statystyki produkcyjne kadmu mogą doprowadzić kogoś do łez. Więc to jest taka anegdota, że czasami możemy trafić na różne rzeczy, których się nie spodziewamy w teczkach, które absolutnie nie wskazują na to, że takie materiały mogłyby w nich być. Więc ja dużo miałam takich odkryć, gdzie zamawiałam jakieś takie teczki, które właśnie też tytuły absolutnie nie wskazywały na to, a tam w środku były takie rzeczy wow, że po prostu tylko siedziałam i robiłam wow, wow, wow. I skanowałam, czy robiłam zdjęcia, więc no mówię, no to jest jakby, to jest fantastyczne. Przepraszam, powiedz, teraz tak sobie myślę, nasi widzowie też mają czasami w domowych archiwach jakieś pamiątki czy dokumenty. Powiedz, jeśli ktoś ma takie dane, które wydaje mu się, że mogą być istotne, jakieś fragmenty historii Dolnego Śląska, czy w ogóle jeszcze węższego regionu, czy mogą się do ciebie zgłaszać? Czego potrzebujesz? Czego szukasz? Mogą zapytać. Ja też mogę powiedzieć, gdzie mogliby po prostu dalej szukać jakichś informacji na temat właśnie tego, co mają. Bo czasami właśnie nie zdajemy sobie sprawy, co my właściwie w tych domowych archiwach mamy, bo są to często teczki, które gdzieś tam leżą, bo to babcia miała, czy jakiś tam dziadek, a to ciocia, która zmarła, też nam coś zostawiła i po prostu te sterty papierów leżą. I my też często sobie właśnie też nie zdajemy sprawy, co my tam możemy mieć. Może na przykład z mapy Złotego Pociągu, więc może ktoś tutaj ma taką mapę Złotego Pociągu i moglibyśmy się podzielić potem udziałami z tego skarbu. No nie, warto przejrzeć te domowe archiwa, bo czasami są tam bardzo fantastyczne rzeczy i one po prostu cieszą ludzi. A druga sprawa to jest taka, że jeszcze kilka lat temu czy biblioteki i archiwa nie udostępniały tak chętnie swoich materiałów, no bo też ten proces digitalizacji zbiorów nie był tak powszechny. A właśnie z roku na rok można zobaczyć, że powstaje coraz więcej stron, coraz więcej tych instytucji właśnie regularnie skanuje te materiały, udostępnia w sieci i możemy po prostu z nich korzystać. I naprawdę możemy oglądać pergaminy z XIII wieku, po czym możemy oglądać zdjęcia z budowy zapory w Pilchowicach, po czym możemy oglądać też jakieś zdjęcia pośmiertne, bo też był taki zwyczaj, że powiedzmy zmarłym robiono takie, no powiedzmy, pośmiertne sesje i naprawdę tych rzeczy jest bardzo dużo i co jest ważne, to jest wszystko bezpłatne. Te wyszukiwarki i strony są bardzo intuicyjne, nawet jeśli ktoś nie ma powiedzmy takiego zaplecza, w jaki sposób prowadzić kwerendy i szukać, to jak sobie zaznaczy w tych wyszukiwarkach to, czego on poszukuje, to bardzo łatwo do tego trafi. I też jest ważne to, że te materiały są bardzo dokładnie opisane i też zaznaczone jest to, do kogo należą prawa autorskie. Czy możemy to wykorzystać komercyjnie, czy możemy wykorzystać sobie tak po prostu to, nie pytając o zgodę. I to jest właśnie super teraz, że będąc nawet na plaży, poza Dolnym Śląskiem, to też się zdarza, nawet mnie, mając dostęp do internetu,
czy w tablecie, czy w telefonie możemy sobie odpalić taką stronę i po prostu przeszukiwać te materiały i oglądać. Ja sama czasami się na tym łapię, że czytam jakieś właśnie stare kroniki miejscowości, czy przeglądam zdjęcia, bo sobie sprawdzam, czy coś nowego dodali. Nowego ze starych rzeczy. Tak, coś nowego ze starych rzeczy, tak, co można sobie przejrzeć, co można sobie pobrać i coś o tym opisać, więc to jest teraz naprawdę świetne, że nawet ktoś, kto się tym zawodowo na co dzień nie zajmuje, tylko po prostu gdzieś go to interesuje, ma do tego dostęp bardzo łatwy, bezpłatny i można sobie po prostu z tego korzystać. Więc to jest świetne i polecam każdemu. To przepraszam. Bardzo proszę. To jest interesujące, ale to, o czym mówisz, to jest to, co już wiemy. To są te białe karty. Może powiedz nam i naszym widzom o czarnych plamach, o tym, co nie odkryto, o jakichś takich terenach, obszarach historii, które najbardziej chciałabyś poznać, a które są owiane tajemnicą, których dokumenty zniknęły, które są tylko pogłoski, to w ogóle czy są legendy. Znaczy właśnie o to, o czym mówicie. Bo rozumiem, że praca twoja na tym też polega, tak? Tak. Ja już prawie od 10 lat jestem archiwistką, więc mówiąc wprost, grzebię w przeszłości i robię to na co dzień. O, ja bym cię widział w tym, nie wiem, czy oglądaliście taki serial Archiwista. Nie. Moje archiwum wygląda podobnie, przy czym tam pan w tych rękawiczkach chodzi, wyjmuje w rękawiczkach. I tam rozwiązywali takie jakieś akurat sprawy kryminalne. Ja bym ci tam widział, że siedzisz sobie w tym archiwum. Też mam taki fajny zakurzona fartuszek. Zakurzona, tutaj kotek chodzi, Nie, kotek jest z domu, kotek jest w bezpiecznej przystani, ale mam swój fartuszek, mam rękawiczki, też szkoda, pracuję w okularach. Szkoda, że przyszłaś. To jest własność mojej mojej instytucji, w której pracuję, więc nie wtedy będę... Kamil może wydał taki dźwięk jak kot mrał. Mrał. Jakby zobaczył cię w tym fartuchu. Mrał. Aj, nieważne. Tak. Dobrze. Ale... Wróćmy do tych ciemnych planów. Tak, wróćmy do tych ciemnych. Co największego czeka na odkrycie? No oczywiście, Złoty Pociąg. Złoty Pociąg, wszyscy tak. Czekamy, wszyscy chcemy znaleźć Złoty Pociąg. Wszyscy chcemy te skarby i po prostu wydać te pieniądze najlepiej po prostu na pałacę. Najlepiej sobie, że tutaj byłoby blisko, mielibyśmy. Tak, no tak, być tak. Może. No tutaj dobra baza by była, bo wiadomo. Ale co czeka na odkrycie? Bardzo, bardzo dużo rzeczy na odkrycie, tylko tutaj jest też taki problem, że bardzo dużo zbiorów archiwalnych i bibliotecznych zostało zniszczone właśnie pod koniec II wojny światowej. No i te materiały są albo zaginione, albo bezpowrotnie utracone i są bardzo duże plamy w zespołach archiwalnych. No i po prostu no, tego już no, nie odkryjemy, no, nie poznamy tych pewnych historii i, no, i to są te plamy, no, które tego po prostu już nie odzyskamy. Czyli nie da się? Nie da się. Mhm. Po prostu nie pójdziemy, bo ani nie ma kopii, ani nie ma, no wtedy też jeszcze te foto... Może są w niepodpisanych teczkach, jak twój kadm. Nie, no niestety nie, bo ja też różnych rzeczy szukałam i też no, zespoły po prostu były, no ich po prostu nie było, bo albo zaginęły, albo zostały zniszczone właśnie jeszcze w końcowej fazie II wojny światowej, no i to jest też ten problem. No ale tutaj możemy... Jeżeli nie znajdziemy czegoś w archiwach, no to możemy szukać też w bibliotekach, bo czy właśnie bardzo, bardzo obszerne i rzetelnie przygotowane są publikacje właśnie niemieckich autorów. Tutaj nie wychodzę na germanofilkę, ale naprawdę patrząc na czy też właśnie powiedzmy zaplecze bibliograficzne tych publikacji, naprawdę to robi bardzo duże wrażenie i widać, że ktoś się do tego przyłożył. I warto też korzystać właśnie z tych przedwojennych publikacji, bo tam możemy znaleźć fantastyczne rzeczy. Ja nawet też szukając informacji o takiej miejscowości, w której no jest już nieczynna moja ulubiona kopalnia, czyli dawne zakłady górnicze Lena w Wilkowie, znalazłam właśnie bardzo dużo informacji, ile tam było kościołów, ile było ewangelików, katolików, że był młyn wiatrowy, więc ile właśnie jakiego bydła hodowano, że były też owce, więc nawet też znalazłam dokładną dokumentację fotograficzną z osiedla robotniczego, które tam było budowane w latach, w końcu lat 30. do początku 40. Przez taką potężną firmę, w sumie to była raczej spółdzielnia mieszkaniowa, Schlesische Heimstätte z Wrocławia, znaczy z Breslau, to już trzymajmy się historycznie. Jest bardzo obfity materiał ikonograficzny, widać jak te domy rosły. I do tej pory w tych budynkach są jeszcze przedwojenne elementy, bo każdy budynek miał schron z takimi pancernymi drzwiami, więc wiem, widziałam, bo moja babcia mieszka w takim budynku, więc jeszcze... W Jeleniej Górze też są takie tak, i właśnie, i właśnie takie rzeczy tam jeszcze są. Więc ja też przy okazji pisania pracy właśnie o tych zakładach górniczych Lena w Wilkowie zwiedzałam jakby całą infrastrukturę i w podziemiach nadal zachowały się też te przedwojenne elementy właśnie z tymi wszystkimi niemieckimi napisami, wejściami. To nadal tam jest. Nawet są kafle białe, pięknie są wyłożone w podziemiach, więc to nadal tam jest.
I jakby ta poniemieckość, ona ciągle jest między, po prostu nam towarzyszy. My nie zwracamy często na to uwagi, ale wystarczy też nawet pochylić się pod stopy i patrzymy, no patrzy na nas Breslau, patrzy na nas Goldberg, patrzy na nas Hirschberg, więc czy spod tynku na nas patrzą te napisy. No mówię, no ta historia, ona ciągle czeka na odkrycie i ona ciągle z nami jest, ona jakby nie zniknęła tutaj po 45, tylko my też po prostu jej często nie doceniamy. Ale też są ludzie, którzy uważają, że to są tylko ziemie polskie od Piasta i jakby tutaj to było tylko piastowskie, polskie i jakby tutaj tych wieków wszystkich, kiedy byli tutaj Niemcy, no nie było. Najlepiej je wymazać. Chyba najciekawsze właśnie, że to było i niemieckie, i polskie, tak, i czeskie, tak, i że to i wszystko się mieszało. Mieszało i właśnie warto docenić tą mieszankę, którą my tutaj mamy i z tego korzystać, bo to naprawdę jest region bardzo obfitujący i kulturowo, i historycznie. No tutaj mówię, czy nawet kuchnia dolnośląska, no to są fenomenalne przepisy. Mówię tak, jakbym potrafiła gotować, ale niestety nie jestem mistrzynią gotowania. Ale mówię, no te książki przedwojenne kucharskie, no to jest coś wspaniałego. Odtwarzać te przepisy są dobre. Próbowałam ostatnio drożdżówki z cynamonową kruszonką, jest fantastyczna, polecam każdemu. Jest łatwa w przygotowaniu. No mówię, no to są rzeczy, które warto odkrywać, warto z tego korzystać. No i po prostu to takie, powiedzmy, odkrywanie tej historii regionalnej po prostu wywołuje uśmiech na twarzy. I chyba nie zapominać też przede wszystkim. Tak, i nie zapominać o tym, skąd jesteśmy i że jesteśmy tymi lokalnymi patriotami. Jarek jest już sławny, bo jego książka się pojawiła. Wszyscy jesteśmy sławni, to jest taki jakby taki zlot tych lokalnych influencerów. Tak, szanowni państwo, musimy to sobie jest, troszeczkę posłodzić, drodzy dzisiaj. Widzowie, no tak. Rozumiecie, panowie nie chcieli, to ja musiałam powiedzieć to głośno, że jesteśmy tutaj lokalnymi influencerami. Tak, więc wybaczycie spotkaliśmy nam, się. Tak, żeby się docenić, po prostu trochę nasze ego połechtać. A takie pytanie a propos Jarka, czyli a propos pisarza. Czy do waszego archiwum często zgłaszają się pisarze, którzy tworzą, no zazwyczaj jakieś powieści kryminalne? Jarka akurat jest mniej kryminalna, ale czy zgłaszają się pisarze, którzy chcą jakichś informacji, takich, które nie są nigdzie opublikowane, żeby im to pomogło w stworzeniu jakiejś historii, czy opisaniu, dokończeniu? To jest tak, zazwyczaj takie osoby mają, nie robią tego samodzielnie, tylko mają jakby kogoś już, kto robi za nich kwerendy. Jakby ta osoba przychodzi, jakby konkretnie wie, czego szuka i po prostu przegląda ten materiał. Zdarzają się takie sytuacje i to nie jest też tajemnicą, że jakby takie, czy nawet zlecają kwerendę archiwum i archiwum ci tam prowadzi kwerendę i wtedy te materiały przygotowuje i ta osoba albo decyduje się odpłatnie sobie zamówić skany, albo po prostu przychodzi i samodzielnie sobie je robi w czytelni. Więc tutaj jakby droga jest albo płatna, albo bezpłatna. Jak ktoś ma trochę więcej pieniędzy, no to wiadomo. No. A powiedz, czy w tym archiwum czy macie takie archiwum X, dolnośląskie rzeczy, bo ty powiedziałeś, że które nie są opublikowane, czy są rzeczy, które nie mogą wyjść, tajemne no części historii? To są przede wszystkim... Powiedz to wszystkim w telewizji. Nie będę mówić tutaj, co jest, ale no też są materiały, które dotyczą też osób już po 45 roku, to są akta osobowe. Tam można znaleźć ciekawe rzeczy, no ale wiadomo, są to osoby żyjące, no i tutaj nie możemy tego upubliczniać, no bo RODO i ochrona danych osobowych. A powiedz mi, bo już troszeczkę o tym mówiłaś, ale czy według ciebie istnieje takie coś jak dolnośląska tożsamość i czym ona dla ciebie jest? Istnieje. Dla mnie dolnośląska tożsamość to jest przywiązanie do regionu, czucie się tak, że jestem u siebie, tęsknota za tym regionem, kiedy jesteśmy gdzieś, powiedzmy... Czyli czucie, że jesteś u siebie, tak? Tak, jestem po prostu u siebie. Nie czuję się tutaj gościem, jestem u siebie i też czuję się związana z tymi miejscami, które odwiedzam. Mam jakieś pozytywne skojarzenia do danych właśnie przedmiotów, miejsc, które gdzieś mnie otaczają. Są też miejsca, do których ja lubię wracać i robię to odkąd pamiętam. No i to są takie, powiedzmy też na tej mapie dolnośląskiej, bezpieczne przystanie, gdzie się po prostu wraca, czujemy się super. No wiadomo, są kotki, kawa i tam jakieś dobre słodycze i łakocie. Ale tak, to jest dla mnie... To jest dla ciebie tożsamość. Tak, to jest dla mnie dolnośląska tożsamość, ale właśnie przede wszystkim to takie czucie się u siebie i znanie też tej historii i wiadomo, i też poszanowanie tego, że my tutaj tak naprawdę nie jesteśmy długo, bo jesteśmy tutaj na pewien okres czasu. Po nas ktoś przyjdzie i to też zależy od tego, od tych kolejnych pokoleń i od nas, jak bardzo my zadbamy o to, co było, co wydarzyło się w czasie, kiedy jak my tutaj zadbamy. Jesteśmy. I żeby też o tym pamiętać, o poszanowaniu tej historii i też może pielęgnować to i starać się zabezpieczyć to, co my mamy, no jak najbardziej, bo jakby nie odpowiadamy za to, co zrobią inni, odpowiadamy za siebie. Ja też uważam, że najlepiej zacząć od swojego podwórka i potem dopiero gdzieś tam kogoś, powiedzmy, lokalizować i bardzo zachęcać do tego, żeby te materiały gdzieś zabezpieczał. A czy, jeśli pozwolisz, pozwolę, bo to jest pytanie też do ciebie skierowane, bo ty wiemy, że miałeś epizod w Wielkopolsce. Nie chwal się tym.
epizod poza Dolnym Śląskiem. Tak, epizod nie poza Dolnym Śląskiem. Za granicą jeszcze, więc. Ale chodzi mi bardziej o Wielkopolskę. I tutaj rozmawialiśmy o tej tożsamości dolnośląskiej. Czy ty, będąc na przykład w Wielkopolsce, to jest przykład, no bo ty tam byłeś akurat, czy czułeś się jakby, że jesteś jakby nie u siebie, że dom twój jest gdzie indziej? Dopiero kiedy wyjechałem na studia do Poznania, to zrozumiałem, że bycie z Dolnego Śląska jest czymś odrębnym wobec, wobec bycia z Wielkopolski, jak na przykład wielu poznaniaków ma bardzo silną tę tożsamość. Mi się wydaje, że to, o czym Karolina tak ładnie mówi, to się dopiero kształtuje, że jesteśmy być może pierwszym pokoleniem, ale jednymi z pierwszych pokoleń Polaków, już urodzonych, wychowanych i świadomych, tak, gdzie żyjemy. Pewnych, że nie wyjedziemy stąd, że to znaczy, możemy oczywiście. Ja nie wyjeżdżam, nie wiem jak wy. Ale że nie będziemy przymuszeni do porzucenia tej ziemi, prawda? Bo po wojnie to akurat kształtowało się inaczej. Więc odpowiadając na twoje pytanie, dopiero kiedy się wyjedzie, to się zauważa swoistą odrębność tego regionu. I też to, że jesteśmy miksturą różnych kultur tutaj, bo wydaje się, że my nie mamy swojego regionalnego języka na przykład, ale za to używamy wielu regionalizmów spotykanych w innych częściach Polski, których tylko tam się używa, nigdzie indziej. Ale chciałem zapytać, bo użyłaś takiego stwierdzenia, jak że będziemy zabezpieczać to, co mamy. I to mi się kojarzy trochę z tym może naszym obecnym mitem założycielskim Dolnego Śląska, czyli momentem, kiedy ludność niemiecka została zmuszona do emigracji stąd. I kiedy pierwsi polscy osadnicy przyszli, no to tak jak znamy wiemy z filmu Prawo i Pięść, domy stały zupełnie otwarte, na piecu jeszcze była ciepła zupa. No niestety ci ludzie często musieli porzucić cały dobytek całego swojego życia i uciekać. Niektórzy zabezpieczali to, prawda? Zakopywali w ziemi jakieś rzeczy, zamurowywali w ścianie. Czy to jest prawda, bo spotkałem się z takim stwierdzeniem, że Dolny Śląsk jest najbardziej usianą skarbami ziemią w Polsce, a może w tej części Europy, tak, że tu został ukryte najwięcej, że... Tak. Opowiedz nam, ile tych skarbów jeszcze możemy znaleźć i co najciekawszego znaleziono. Nie zdradzę lokalizacji, bo po naszym nagraniu wiadomo idę szukać, jest padał deszcz, jest aura, wiadomo, jesienna, łatwo będzie można kopać. Ale tak, zdarzały się słoiki właśnie z kosztownościami, złote zęby, jakieś biżuterie i takie rzeczy są znajdowane do tej pory, czy właśnie jakieś depozyty właśnie na strychach, gdzieś tam właśnie pod deskami, no takie rzeczy się zdarzają. Nadal się zdarzają? Tak, zdarzają się nadal. Taka sytuacja chyba sprzed 2 lat. Znajoma mojej babci remontowała dom i pod progiem była deseczka, gdzie była wypisana z imienia i nazwiska ekipa, która budowała konkretnie ten dom. Więc oni akurat przyjechali, chyba byli nawet z Wrocławia, z tego co pamiętam. I też tam było dokładnie rozpisane datami, jakie prace prowadzili, właśnie taka zwykła, skromna deseczka. Ale tutaj mówimy o osiedlu robotniczym, więc wiadomo, tam też powiedzmy nie mieszkali aż tak bogaci ludzie. Ale we Wrocławiu no, zdarzają się takie depozyty ukryte, ale też tutaj, co na Dolnym Śląsku, jest bardzo częste. I od kilku lat widać właśnie to w mediach, że takie rzeczy są odkrywane. Chodzi o te kapsuły czasu, które gdzieś tam są właśnie na wieżach ratuszowych i tam właśnie są czy kroniki, czy jakieś pieniądze, czy biżuterie, czy jakieś wiadomości, powiedzmy, dla osób, które to odkryją, więc to się zdarza bardzo często i te kapsuły czasu są odkrywane. Więc tak, jest dużo skarbów do odkrycia, nie tylko złoty pociąg, drodzy widzowie, ale tak, dużo tych skarbów czeka jeszcze na odkrycie. A czy bursztynowa komnata jeszcze? No, bursztynowa komnata, tak. No to tak, to już... Ale to jest, niekoniecznie, nie musi być u nas. Nie musi być u nas. Nie musi, no to ten pociąg, wszyscy czujemy jego zapach. Tak, czujemy to złoto i kosztowności. Ja ten zapach tego PKP starego pociągu przyjechał, to ja go właśnie przychodzę. Ale wyobraźcie sobie, jak mieszkałem w Londynie, pracowałem tam i pewnego dnia przyszedłem rano do pracy, a tam są takie duże ekrany, wszędzie leci cały czas jakiś kanał informacyjny, jakiś BBC, i przychodzę i widzę napis Wałbrzych, taki wielki na cały ten ekran. I myślałem, że mi się przywidziało, a tam Golden Train in Wałbrzych i szukają złotego pociągu. O, i jest relacja na cały... I ludzie zatrzymywali się i jakoś nawet nie potrafiłem ludziom wyjaśnić należycie, jak bardzo ten mit złotego pociągu jest wrośnięty tutaj w naszą lokalną kulturę. Nie wiem, czy jest ktoś, kto o nim nie słyszy. Ale w tym roku minęło 10 lat i pomyślcie sobie, że my nadal tym pamiętamy. Tak, I ten złoty pociąg, on nadal jest. No bo go nie wykopali. No bo my idziemy po nagraniach kopać ten pociąg. No ale pamiętaj, że te zagadki, wszystkie przygody rozpalają po prostu wyobraźnię tak na maksa, że człowiek o tym pamięta i chce tych zagadek jeszcze. Ale to jest część tego uroku Dolnego Śląska. Że my wiemy, że tu są skarby, tu są duchy poprzednich osadników, tu są jakieś nieodkryte jeszcze rzeczy. To powiedz nam może tak, jaką rzecz najbardziej chciałbyś odkryć poza złotym pociągiem? Czy jest jakiś zaginiony artefakt? I druga sprawa, jaki jest twój ulubiony nieistniejący już obiekt, którego najbardziej żałujesz, że nie ma na Dolnym Śląsku? Nie możemy go znaleźć, nie możemy go zobaczyć.
Tych obiektów jest bardzo dużo, więc nie będę wymieniała wszystkich, bo tym innym może być przykro. Ale powiem, że dla mnie takim artefaktem, który chciałabym odnaleźć, chyba nie ma takiego artefaktu. Ja bym chciała, to jest takie moje życzenie, żeby te wszystkie pałace i dworki dolnośląskie odzyskały blask. To jest takie moje marzenie. No i chciałabym być właścicielką pałacu w Boszkowie. Ciągle czekam na jakieś... Czy obecni właściciele pałacu tego słuchają? Proszę. Tak, obecnie jest na sprzedaż, a ja ciągle czekam na spadek po jakimś bogatym krewnym z Ameryki. Jeszcze nie nadszedł, ale ciągle wierzę i czekam. A taki nieistniejący obiekt, no wydaje mi się, że to chyba to mury obronne mojej rodzinnej Złotoryi. I baszty, których też już nie ma, bo stała się tylko jedna Baszta Kowalska. I wydaje mi się, żeby to miasto też wyglądało całkiem inaczej. Złotoryja jest fantastyczna. Jest bardzo atrakcyjnym miejscem właśnie też turystycznym. Ma bogatą historię, ale wydaje mi się, że gdyby te mury jeszcze tam były, no to byłaby jeszcze piękniejsza. I to jest taki element, który ja bym chciała kiedyś zobaczyć. Widzę go tylko oczami wyobraźni na starych pocztówkach, ale właśnie te mury miejskie w Złotoryi. Bo mam też inne obiekty, ale no, jestem lokalną patriotką, więc tutaj tylko Goldberg. Reklamujemy Goldberg i jestem wierna właśnie Złotoryi. Ale mam nadzieję, że nie zapomniałaś, że jesteś w Jeleniej Górze. Jestem, ale jestem team Goldberg. Dobra, a powiedz mi, bo jakby no, powoli wiadomo, zawsze zbliżamy się do końca, nawet jak jest początek programu, to już jest bliżej końca, niż jak piliśmy kawę w kuchni. To jest bardzo filozoficzne, zawsze tak, zbliżamy się do końca. I opowiadałaś o swoim życiu prywatnym i tak dalej, ale nie będziemy tu mówić o kotkach i o tym, no, co tam mówiłaś, czym doprowadziłaś nas do łez, śmiechu i tak dalej, bo wydałaś e-booka, o czym nie wspomnieliśmy jeszcze. I są tam opisane schroniska, jakby no, one są zatytułowane do 1945 roku, taki rys historyczny. Tak. I tutaj mój współprowadzący Kamil często bardzo pyta, co byś zrobiła, jakbyś przeniosła się w przeszłość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja właśnie a propos tych schronisk chciałem się zapytać, bo byłem pewien, że jak zadał tobie Kamil pytanie, to powiesz o jakimś schronisku, do którego chciałbyś się przenieść, ale nie powiedziałaś, więc ja mogę wykorzystać to pytanie. I powiedz mi, do którego z tych schronisk chciałabyś zajrzeć, ale w tej formie takiej, w której opisywałaś się, prawda? Czyli w takiej... Księcia Henryka. Księcia Henryka. Tak. Dlaczego? Bo wydawało mi się najbardziej w moim guście dużo drewna, też położone bardzo malowniczo i wydaje mi się, że to by było schronisko, którego mogłabym być nawet właścicielką i je prowadzić. A wiesz, jak kiedyś, ja też myślałem o tym schronisku, że chciałbym je zobaczyć, ale jakby troszeczkę oddalając się na południe bardziej, na północ, w stronę Różanki i tam też było piękne schronisko, to na Różance. I tam był kosmiczny widok na całe Karkonosze i ja bym jednak postawił na to schronisko. Czyli jednak odpytujesz naszego gościa z wiedzy historycznej. Bardzo tak, prawda? Tak. To, tak jest prosiła. Egzamin na koniec. Jest egzamin. Jarek musi egzamin. A powiedz mi, po tych e-bookach jeszcze masz w planach jakieś... Bo Sławek Gortych, który u nas był, on też ma taki blog Zagubiony w Karkonosze. Tak. I często też tam pisał właśnie o schroniskach. Więc, tak. Więc macie wspólną cechę taką. Polecam książki Sławka, fajne są. Tak, tutaj mała autopromocja. W planach teraz... Ale kupcie też Jarka książkę. Tak, to tutaj kupcie też książkę Jarka. Sławek, Jarek, kupujcie ich książki, no wiadomo, bo zapraszą nas do pałaców, które kupią potem. No, wpraszamy się. W planach mam kilka rzeczy. Najbliższa to w sumie e-book o procesach o czarostwo. Miał być o czarownicach, ale znalazłam też relacje o procesach panów, którzy też zostali posądzeni o czarostwo. Czekaj, więc... czyli jak się nazywali? Bo są czarownice, a panowie są czarodzieje? Czarownicy. Czarownicy. No tak. Czarownicy, tak. Ale to jakoś ładniejszy tytuł temu nadamy. Będą procesy o czarostwo po prostu na Dolnym Śląsku. No takie Wiedźmin. Jakby taki Wiedźmin był, jak w tym serialu, no to kto wie. Ale Michał Żebrowski, tak? Nie, ten zagraniczny. Ten zagraniczny. Tutaj lokalny patriotyzm się kończy. Ale Michał Żebrowski był na zamku bodajże w Bolkowie kręcili, tak? Wiedźmina? Chyba tak. No, ale no to nie chciałabyś zobaczyć tą mogłej klacie pana Michała? W kilku kadrach widać Śnieżkę w tle, więc... Nie, wolę tego zagranicznego. Widać tam Śnieżkę Wiedźmina. W tle. Tak, proszę obejrzeć jeszcze raz. O, no tak. To widzę, że grubo pocisnę. No, to na sobie... To czyli co, wracając, czyli Michał Żebrowski jako Wiedźmin, dobrze, tak. Czarostwo. Tak, czarostwo, będzie czarostwo, potem jeszcze jeden, no i w przyszłym roku prawdopodobnie już papierowa książka, bo w tym roku miała być, ale przeceniłam swoje moce przerobowe i jednak musiałam... I to też będzie taka jakby... Dolnośląska. Rys historyczny też. Taki, nie, to już będzie kompleksowe opracowanie z przypisami. Dobra. Nawet
prawdopodobnie też będzie recenzowaną publikacją, więc... A powiedz już... tylko widzą, gdzie generalnie te e-booki można kupić i... Wejdźcie na mój profil Archiwalny Dolny Śląsk na Instagramie, tam jest link, klikajcie i rozkoszujcie się po prostu tym e-bookiem, ale nie zapomnijcie też kupić książki Jarka i Sławka. Ja chciałem powiedzieć, że ten e-book nie jest nudny wcale, bo go czytałem parę dni temu i po prostu jesteś też. Uprzejmy. Nie, no... Po prostu jesteś uprzejmy i chcesz tutaj sprawić dobre wrażenie. Mateusz, popatrz tu. Czy ten odcinek jest nudny? Karolina nie patrzy. Klaśnięcie, tu się wytnie no. Karolinę no. Nie, nie jest nudny. Ale... A za to ci płacą, wiem, rozumiem. Ale... Patrz, wszystko do filmu. Dobrze, to żeby udowodnić, że praca na to, ta twoja archiwistyczna i to, na czym pracujesz, nie jest nudne, powiedz naszym widzom o jakimś procesie o czarostwo, szczególnie mrożącym krew w żyłach albo makabrycznym. Opowiedz nam o tej ręce ukradzionej. Już wywołaliście mnie do tablicy, muszę konkretnie o tym procesie opowiedzieć. Nie będę opowiadała całego procesu, bo cały opiszę, ale w pierwszej połowie XVIII wieku dwóch panów z Legnicy ukradło fragment ręki pewnego skazańca. To ciało tego skazańca leżało pod szubienicą już i kruszało od wielu miesięcy, a panowie ukradli ten fragment ręki, ponieważ jeden chciał wykorzystać właśnie tą rękę do przygotowania jakiegoś specyfiku, który miał sprawiać, że konie pańskie, to było podkreślone bardzo właśnie w aktach, pańskie konie będą się rozwijały i w ogóle hodowały lepiej niż bez tego specyfiku, a drugi pan był takim lokalnym znachorem, który przygotowywał różne medykamenty właśnie i chciał dodawać właśnie do tych medykamentów fragment tego skruszałego ciała skazańca i to miało sprawić, że te osoby, które zażyją ten specyfik, zostaną uzdrowione w pełni. Więc Czy wiemy, jaki był rezultat? Znaczy wątpię, że te jakby nie opisano, akta o tym milczały, czy te konie faktycznie były takie wypasione i tak dobrze im się żyło po zażyciu tego fragmentu ciała skazańca. I też nie wiem, czy te osoby jednak odzyskały to dobre zdrowie też po spożyciu tych medykamentów, ale nie powiem, co stało się z tymi panami. To musimy przeczytać. Trzeba będzie po prostu przeczytać. Ale okazuje się, że nie tylko pańskie oko konia tuczy, ale również i trupia ręka. Tak, trupia ręka ma możliwość tuczyć konia. Tak, ma możliwość tuczyć konie, ale nie wiem, czy te konie się potem nie pochorowały i ten drugi znachor musiał je leczyć. W każdym razie były takie... I również panowie kradli fragmenty ciał i chcieli... I takich spraw jest więcej. Takich spraw jest więcej. Czyli nie tylko czarownice istniały. Nie tylko czarownice, chociaż tych czarownic było zdecydowanie więcej. Tam panie się przyznawały do kontaktu z szatanem, podobno przygotowywały maście, które umożliwiały im lewitację. Czy miały wybór w tym przyznawaniu się? Po części myślę, że panie miały też bujną wyobraźnię i jakby... chyba poniekąd sprawiało im to jakąś frajdę, że ten tłum na nie patrzył chyba i z zadziwieniem, że one miały kontakt z tym szatanem, że ten szatan im przekazywał też różne, powiedzmy, składniki do tych maści, które tam przygotowywały. No ale panie zazwyczaj kończyły bardzo marnie i traciły życie i też w czasie zeznań, no były torturowane. No a wiadomo, jak człowiek torturowany, to i do wszystkiego się przyzna. No i tym takim mało optymistycznym akcentem kończymy. Ale, tak. Ale ty zauważyłeś przed programem, że Kamil ma taki błysk tak, wokół, że tak. Jakby ma parcie na szkło i w sumie był chyba podobny do tych pań czarownic, bo mówiłeś, że one też chciały... Ale Kamil ma coś takiego. Patrzy, tak, on ma błysk w oku zdecydowanie. Ale nie mam takich kontaktów. Ale masz szerszą... Nie, tego nie zasugerowałem, ale też ale masz szerszą publikę. Ale zobacz, jak tutaj pięknie poprowadziła cały... Ale tak. Kamil ma ten błysk w oku i naprawdę, drodzy widzowie, obserwujcie Kamila, bo Kamil naprawdę chciałby, żeby docenić jego starania. I gdzieś tam oddajcie mu trochę uwagi, bo on na to czeka, ale on się nie przyzna, bo to jest bardzo skromny człowiek. Kurczę, na zakończenie chcesz coś dodać, Kamil, bo ty Karolina tak podsumowała. Zaskoczony, ale... Tak, polecam Kamila, obserwujcie go, wiecie. Dziękuję bardzo. Wiecie tutaj, żeby człowiek czuł się doceniony. Wszyscy tutaj nawzajem możemy się polecić. Dziękuję tak, bardzo. Tak, polecamy się, dziękuję. Powinniśmy jeszcze złapać się za ręce i wokół stołu, tak, zrobić też trzy kółka, tak. No cóż, zapraszamy na Archiwalny Dolny Śląsk, na Kamil Kolman też na Instagrama Kamila. Przepraszam, Jordan, please. Jordan Skarkonoszy. Jordan Skarkonoszy. Tak, też polecam, obserwujcie. On ma mniejsze parcie na szkło i tak jest dosyć skromniejszy, ale... Znaczy nie, ja po prostu tak jakby... Udajesz. Pokazuję. Tak, nie będę kłamał. Także proszę obserwować tak. Uszywie skromnego Jordana Skarkonoszy. Tak, i dolnośląscy influencerzy, łączmy się po prostu. To był ciężki poranek, szanowni państwo. Miłego wieczoru, dziękuję. Pozdrawiamy. Dziękuję.